Siema, ja jestem Maksyma, dzisiaj pierwszy filmik z Among Us na moim kanale. Jest to gierka, która ostatnio zdobywa mega popularność za sprawą topowych polskich youtuberów pokroju Nexe czy Mandzio. Ogólnym założeniem gry jest to, że kilku naukowców utknęło na statku kosmicznym, a wśród nich są zdrajcy. Wspólnie całą ekipą trzeba dojść do tego, kto jest właśnie zdrajcą, a w międzyczasie zwykli gracze muszą wykonywać proste zadania. Najlepsze w tej grze według mnie jest to, że podczas gry nie komunikujemy się głosowo do momentu, gdy ktoś nie zwoła spotkania lub nie zgłosi znalezionego ciała. Ale z tego krótkiego wstępu to już tyle, kolejny odcinek z Among Us pojawi się po wbiciu tutaj 50 łapek, ale teraz zapraszam was już do oglądania. Morderca razem z Rivo, dlatego mam nadzieję, że będzie łatwy win. Okej, od razu reaktor, po co on to zwołał od razu? Nie wiem, ale idziemy. Idzie w ogóle od mojej strony. Przed chwilą akurat to chyba gierka była, bo zrobiłem dokładnie to samo i byłem też impostorem. Tylko powiedziałem, dobra, siema, morderca z, boże, impostor z właśnie, z jak z Blackiem i z Waliem gierka, ale spoko. To nie jest to takie ostateczne. Siema. Ale po prostu teraz cicho bądź, to pierwsze. Po drugie, wszyscy poszliśmy do tego, no prawie wszyscy poszliśmy do tego admina, prawda? Tak. Maksym, Karolek, ja... Oprócz mnie. No ja byłem jeszcze też. No i a reszta była tam gdzieś sobie? I byliśmy tak jak przy wejściu tego admina, prawda? I nagle znikąd Maksym się zatrzymuje, to są takie podejrzenia, tylko Maksym się zatrzymuje, tam nie ma żadnej misji, po prostu to jest środek misji. Stary, ale ja poszedłem przecież z tego zrobić rękę. I to nie są misje i nagle się odpala storage. Ale, ale wiecie, że tak jakby, że ktoś się zatrzymuje, to jest beznadziejne, ponieważ no. Tak jakby na kompie możesz chodzić. Na przykład mu się źle kliknęło w czy coś, albo tak. Nagle nie... A szczerze, szczerze, Bartek, ale Bartek... Ale Bartek, szczerze, mogę nawet rękę ocierać, bo mi się mogła na przykład ten też. Ja bym mógł chodzić i po prostu... No to co robimy? Ja bym zeskipował, bo to nie jest pewne, a z kolei wszyscy powiedzą, że Bartek, jeżeli nie Max. Jeżeli ja w jakiś sposób zginę, to wszyscy głosujcie od razu na Bartka, chcę powiedzieć, bo mnie oskarżył bez powodu. Dlatego, dobra, alibi jest takie małe już zrobione. Exlag na Bartka, dobra. Ej, może grać, gramy prywatnie, mordeczko, Kuba, gramy prywatnie. Dobra, ja chyba mam już takie małe alibi zrobione, nie wiem. Idę zrobić tutaj niby kabelki. Dobra, nie, zrobiliście niby. Mam nadzieję, że ktoś przejdzie. Kafeterię zamknę, dobra, jest X-Black. Jest Deadpool. Ja mam jakieś questy, dobra, mam w adminie questa, okej. Go. Nie no, tak. Zrobimy sobie niby kable. Ogólnie to sorry, że tak jest, ale niebieski przy mnie chyba, w sensie tak jakby mignął. Ale niebieski ma mikrofon, to o to chodzi. Przed do Wenta. Na adminie. Ale Arbus mówi o chodniku. Nagle patrzę, że to ale ty jest niebieski. Ale on mówi o jasno niebieskim. Dobra, chodniku, dobra, okej, o chodniku, dobra, bo nie zrozumiałem. Ale no, masz no dobra, no to, no to w odchodnik. Nie, nie. No przecież stary, ale no mówi kurde, że wszedł na jego oczach do Wenta, no to w od ty chodniki. Ja nie wiem, do Wenta, ja jestem spray. Był w odminie i tak jakby zrobiłem kartę i tak dosłownie on był tak jakby... No dobra, no w odchodnik. No. Okej. Proszę, proszę. Okej, okay, dobra, jak... To jest kacer. Spoko, spoko, spoko. No i nie ma impostora. Dobra, czyli oni się sami skopali. Arbus skopał, wkopał chodnika, teraz my wszyscy walniemy w Arbusa. Chyba git, nie? Dobra, Karolek... Sorry, ale miałem mały wypadek. Karolek się przy mnie skanuje, spoko. No i ktoś zgłasza to? Dobra. Nie wiem czy z Karolkiem ma być coś, ale będę za nim chodził, tak jakby będę za nim chodził. No i co? No to chyba oczywiste, nie? Tak, tylko w Maksymie. No dobra, ale dobra. Ja, a właśnie, chcę tylko powiedzieć. Ej, czekaj. Karolek się przy mnie zeskanował, jak coś. Tak, ale chodzi o to, że ja sobie miałem zadanie tyle jakby z balonami, co nie, i po prostu chciałem udowodnić, że pójdę tam i nagle się zrobi, tak jakby, że to tam task się podniesie, ale mogę. Ale czekaj, ty coś o mnie mówiłeś?
No tak, że przy tym byłeś, jak ja poszedłem do tych balonów i tak jakby, że to ten dosk się mega podniósł sobie. Nie patrzyłem na ten doska. Dobra, jeżeli serio zrobiłeś questa, to przepraszam cię bardzo, ale nie patrzyłem na ten doska, ale jeżeli... Ale według mnie jesteś impostorem, głosując na chodniką i takie stwierdzenie, takie szczerze? Fakt. Ja wierzę Arbusowi. Exak, a czy ty możesz, kurde, nie awczyć, jak, kurde, jest gra i nie dedasz? Proszę bardzo, dziękuję. I czekaliśmy 3 minuty na ciebie? Za dwu? To ja! To nie wiem, no. Wołtuję. Bartek, wołt! Ja wierzę Arbusowi, ale już na ciebie. Sorry, myślałem, że naprawdę wszedł do Wenta i... Dobra, chill. Musimy zrobić double kill teraz. No. No to mega, no. Okej. Super. Czy to będzie max? Ale kupy... Kto to powiedział? Dobra, już nie ma spotkania, ale... Chłopie, nie było cię 3 rundy, dobra. To nie mówiłem ja, S-Black. Ta, ale... Arbus powiedział, ale chłopie, nie było cię 3 rundy, mówię, że to ja. Chciałem się obronić tylko. Sabotaż, ile? Dobra, kliknął. Gdzie to jest? Oksygen? Ach, Boże, to nie tu. Co tu jest normalnie? Kurna. No mam killa w ogóle przygotowanego. Dobra, ale ten w ogóle na mnie zagłosował. Czy nie zagłosował, ale powiedział, że to jestem ja, a go nie było 3 rundy jak Blacka. 3 rundy, no. No dobra. Kurde, kogo ja muszę? X-Blacka nie... Nie no, on muszę X-Blacka, no. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy nie, ale chyba tak. Siema. Ja chodzę z Bartkiem, bo jest po prostu clear. Chill. Dobra, ja mam... Boże, za Bartkiem, za Karolkiem chodzę. Ja mam nadzieję, że Karolek tak... troszeczkę przyrzece potem po czasie. I będziemy na przykład bronił później. Bardzo fajnie, by tak było. X-Black, dobra, X-Blacka muszę się przyczaić. No nie, nie idź na kamerki, no. Ja chodzę tutaj za... Za Karolkiem będzie gitarka. Siema. Kto z to? Nie chcę ogólnie... coś mówić, ale ja mam coś do powiedzenia. Ja pierwszy? Tak. Mów. Ogólnie przychodzę sobie do kamerowni i widzę ciało S-Blacka, więc od razu chciałem zgłosić. Ja chodziłem cały czas z Karolkiem, bo się przy niej skanował, więc mu ufam bardzo, tylko chcę powiedzieć. Poczekajcie. W pokoju z kamerami wszedłem, bo zrobiłem wszystkie taski, chciałem zobaczyć na kamery. Patrzę, przycisk report. Muszą się wybić, muszą. Sobie Rivo zreportował dopiero jak ja wszedłem, a stał nie. Tam się... Czas. Ale ja wchodziłem do to idealnie przed wami wchodziłem i od razu zreportowałem jak ja byłem. Tylko proszę. Tak mówi, no, Karolek, nie wie, ja chodziłem cały mecz z Karolkiem, bo mu mega ufam jak coś. Znaczy ufam, no po prostu się skanował przy mnie i chodzę z nim teraz cały ja mecz. Mówię, teraz bardzo ważna informacja. Słuchajcie, była taki czas w tej ludzie, gdzie nagle storage się pojawił tam w tym. Tam obok tego jakby siedzenia, gdzie się robi. No. Zdarza mu no. A nawigacją. I tam był ten storage, i jeszcze w drugim miejscu tam dalej. Jaki storage? Sabotaż chyba. Ja pomyliłem strony i poszedłem na lewo. I nagle Maksym za mną idzie i po prostu tak jakby... I ja nagle wracam i on nagle wraca tempo. Znaczy tak jakby, że jakby chciał zabić. Co? Mam wielkie podejrzenie na Maksyma, chwila, bo on po prostu tak chwila. Perfidny ale... za mną jakby chciał zabić. On cały czas za mną... Dobra, jest, Karolek nie powinien ten obronić orów. Może nie jest czysty. No nie wiem, Bartek, nie wiem, Bartek... Ale po co? Z czego w ogóle to? No, jak dla mnie to jest, no ale jak Karolek tak mówi, to... Poczekajcie. Ale chłopie, no czyste, ale czekaj, czyste dowody. Poczekajcie. Dobra, dajmy Karolkowi powiedzieć, potem ja chcę. Ile jest impostorów? Ile zostało? Dwóch.
Jeżeli teraz nie wywalimy jakiejś osoby, to przegrywamy. No ale mówisz, ale... Ja bym... Ale słuchaj, ale czekaj, dajcie mi coś powiedzieć. Ale jest czyste dowody... O i w ogóle, ale czekaj, daj mi powiedzieć. Sekund. Ale daj mi powiedzieć. Nie, ale stary, ty już jak detasz, a ja chcę coś powiedzieć. Rivo jest na bank, a Karolek nagle na mnie wskazuje... nie Karolek, tylko Bartek, a jak ja jestem wszyscy. No kurde, a Rivo nagle... Rivo, kurde, no bo to jest już akurat chamsko, no. Panowie, to jest dead. Maksym, moi ten to jest Maksym. Już nie ma, cicho. Gadasz, jakbyś się spłakał. Okej. Okay. Bartek zawsze tak mówi. Dobra, nie no, sam to muszę ugrać, no. Idę zrobić questa. Niby że kawerki. Czemu on to zrobił? Kurde, no i co to zrobić? Idę na kamerki zobaczyć. Będę siedział na kamerkach i elements. Ale, że my tutaj we trójkę siedzimy? Kurde, mogę się przeteleportować szybko tam, do Medbaya, pójść z Medbaya i ten. Obym zdążył. Bartek zamknięty. Dobra, mam głośnik. Okej. Ale... Chłopie. Proszę. Dobra, nie rozumiem. To tak, były... Jaku, kurwa, możesz nie przerywać mi, proszę cię, nie przerywaj mi. Byłem z góry, poszedłem od Medea, Bartek był zamknięty na kamerkach, schodzę na dół, patrzę, leży ciało. Nie, Zixor był na kamerach i obaj... Ale jak Zixor, jak Zixor nie żyje? Zixora tutaj nie ma, chłopie, jaki Zixor? No, ja był cały czas na kamerach i ja byłem obok... Ale nie mów, ale byłeś zamknięty. Tak, a później poszedłem na security i Karol był cały czas tam. Bo się odblokowało. Ja byłem dwa razy zamknięty, to jest maksimum, uwierz mi, Karolek. Ale czekaj. Byliśmy tam z dwóch. Wiesz, ile ja miałem szansę zabić Karolka? Ale czekaj, Karolek, wiesz, ile razy miałem szansę cię zabić? Bo ty jesteś przecież taki, ale... Karolek. Ja mam decydujący głos teraz. No tak. Jakie robiłeś taski? Robiłem taski, tak, robiłem na... No nie wierzę w tego człowieka. Na pewno robiłem kabelki koło w storage'u. Potem poszedłem jeszcze do, przed Medbayem, są tak samo kabelki, task się ruszył, nie wiem czy widzieliście. Robiłem resztę kabelków, bo tam są trzy kabelki do zrobienia tutaj na tej mapie. Ja z tobą, Karolek... Ja tak po kolei, znaczy no nie szablonowo robiłem, myślę, że się chodziłem po tej mapie głównie i na przykład poszedłem do Wigat. Karolek nie głosuje jeszcze. Poszedłem tam między właśnie, gdzie byłem zamknięty raz przed chwilą, gdzie jest ten silnik taki, tam też jedna misja. Dzięki za suba, Aski. Żeby nakierować prosto i też tam... Dobra, robię. Słuchaj, Karolek nie głosuj jeszcze, Karolek nie głosuj. Od razu po tym byłem tam na kabelkach, poszedłem na trójkę kabelki, schodzę na dół, więc to musi być Bartek. Ale no słuchaj, no w dwóch tam byliśmy, no uwierz mi. Dobra, ci przegraliśmy, super. Brawo, Karolek. No przegraliśmy, ale to w następnej rundzie, bo teraz byłem impostorem. I zwaliłem, bo nie wiedziałem, że jesteś z Karolkiem na kamerkach. Dobra, dobra, udało. Ajajaj. Ale serio, nie wiedziałem, że Karolek jest z tobą na kamerkach. Serio, zwaliłem, nie wiedziałem, że Karolek jest z tobą. Dzięki.